Wracamy po przerwie. Przypominam, moimi dzisiejszymi gośćmi są Elżbieta Stępień, Piotr Borys, Radosław Pobol i Tymoteusz Myrda. Drodzy Państwo, wszystkie największe organizacje samorządowe protestują przeciwko planom Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym zmian w ordynacji wyborczej, zapowiadanym, dodam, i zmian w ustawie o samorządzie terytorialnym. W ubiegły czwartek w Warszawie spotkało się 1600 samorządowców z całej Polski. To pierwsze takie spotkanie po 1989 roku, co wielokrotnie zaznaczano, tak spore, jeśli chodzi o frekwencję. Wszystkie największe korporacje samorządowe, czyli Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Metropolii Polskich i Unia Miasteczek Polskich, podpisały wspólną deklarację samorządową, także powołały samorządowy komitet protestacyjny. No, w środowisku samorządowców się gotuje wręcz, można powiedzieć, bo padały tam bardzo, bardzo ostre sformułowania. Powiem więcej, w moim odczuciu to była taka dosyć spora, zorganizowana, antyrządowa manifestacja środowisk samorządowych. Samorządowcy nigdy dotąd nie mówili jednym głosem, tak jak dziś. I nie lekceważyłabym. Prawo i Sprawiedliwość zintegrowało to środowisko paradoksalnie. Nie lekceważyłabym tego, co się wydarzyło w ostatni czwartek, ponieważ Państwo nie słuchacie społeczeństwa. Cały czas uważacie, że zostaliście wybrani przez większą część społeczeństwa. No tak nie jest, bo to nie jest prawdą. Najpierw Sejm, najpierw partie polityczne się sprzeciwiały, opozycja. Dzisiaj mam już kolejną grupę, która do tego dołączyła. To są samorządowcy. I uważam, że ich głos może być tutaj w tym przypadku naprawdę znaczący. A wśród nich wszyscy cieszący się największym zaufaniem społecznym, największą popularnością prezydenci największych polskich miast. Ja się na przykład z tego kongresu bardzo cieszę, z tego forum, bo to się chyba forum nazywało. Tak, forum bardzo cieszę, że grupa 1600 samorządowców spotkała się. Ale dlaczego nikt Prawa i Sprawiedliwości nie przyjął zaproszenia? Tego nie wiem akurat, czy nikt nie przyjął. Nie wiem, ciężko mi się na temat wypowiadać, ale ja się cieszę akurat, że taka grupa samorządowców się spotkała. Te zmiany, które mają nastąpić w ordynacji wyborczej, której tak naprawdę jeszcze nie widzieliśmy i jeszcze tak naprawdę jeszcze nie ma, mówi się o niej, ale tylko się mówi. Wiemy o tym, Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych podnosiło temat zmian w ordynacji wyborczej, że chce inaczej to wszystko uregulować. Cieszę się dlatego, że ta grupa się zebrała, bo to jest 1600 samorządowców. Mam nadzieję, że z tego mówiło powstanie... Mówiło się też o tym w kuluarach, przepraszam, że się wtrącę, że byłoby dużo więcej, ale samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości, którym też się nie podobają proponowane zmiany, bali się przyjechać. Ja się cieszę, że akurat przyjechało 1600 bezpartyjnych samorządowców. Jest nadzieja, jak te zmiany będą... Tam byli także partyjni. Byli partyjni też, ale okej, ale oni tutaj chcą powołać stowarzyszenie czy partię taką samorządową i mam nadzieję, że to nastąpi, że powstanie tego typu inicjatywa. Bo tak naprawdę w Polsce potrzebna jest opozycja. To, co ta opozycja, która obecnie istnieje, tak naprawdę... Czy sugeruje pan, że samorządowcy będą lepszą opozycją od Platformy Nowoczesnej? Zdecydowanie. Uważam, że zdecydowanie. Mają jakiś pomysł. Mają bardzo ciekawy pomysł. Także uważam, że fajnie by było, gdyby ci samorządowcy zrobili jeszcze krok do przodu, stworzyli partię i stali się realną opozycją, bo w Polsce tak naprawdę nie mamy opozycji. No, partia Nowoczesna, Platforma... Ale to jest bardzo ciekawa teza. Rozumiem tak, z tego, co mówi przedstawiciel PiS-u. Dzisiaj w Polsce nie ma realnej opozycji. Rozumiem, że totalna opozycja, która została nazwana przez was Platforma Nowoczesna, no to totalna opozycja, nie istnieje. To nie można nazywać opozycją. W związku z tym trzeba przygotować kolejną ustawę, która uderza w samorządowców, po to, żeby samorządowcy stworzyli właściwą opozycję. Rozumiem, taką koncesjonowaną przez PiS, tak? Rozumiem, że to jest waszym celem. Gdyby pan wiedział, co było na tym kongresie, tam było kilkuset samorządowców, prezydentów miast, starostów, wójtów, także ze strony Platformy, półtora tysiąca. Łącznie blisko 1600 osób. Owację na stojąco dostał znienawidzony przez was prezes, były prezes Trybunału, jeden z ostatniej trójki żyjących autorów reformy, pan profesor Jerzy Stępień. Dostał owację na stojąco. Okej, może telewizja nie pokazała, telewizje nie pokazały tego zjazdu, nie było o tym głośno w Polsce. Chcecie wyeliminować blisko 1700 samorządowców, eliminując możliwość startu tym, którzy są powyżej ja dwóch kadencji. Ale ja o tym się mówi. Jak wyeliminować, jeżeli oni tworzą partie polityczne, mogą startować, ja tak naprawdę mają wolną rękę. Chcecie jakby wyeliminować z możliwości startu blisko 70% wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów. Myślicie o tym, aby nie było dwóch tur, tylko żeby wasz prawdopodobny kandydat PiS-u
mógł wygrać zwykłą większością przy rozdrobnionej opozycji. O tym się mówi. Ale tak naprawdę w głowie macie to, aby centralizować większość kompetencji, o której ludzie mogli decydować w swojej gminie, w swoim powiecie czy w regionie. Ale pan bo to jest idea, nie, bo niż... to jest idea nowogrodzkiej, państwa centralistycznie zarządzanego. I nie ma tutaj przypadku, że straszycie ordynacją i dobrze, że samorządowcy całej Polski się spotkali, aby mogli po raz pierwszy od 27 lat zaprotestować, bo pamiętajmy, że jednak te dwa etapy reformy, 91 i 98, kompletnie zmieniły Polskę. Fundusze sołeckie, fundusze obywatelskie, to, że możemy aplikować ośrodki europejskie, rozwijać nasze gminy, stało się dzięki decentralizacji. Chcecie ja do końca nie rozumiem, bo jeżeli ja się cieszę z tego, że powstaje taka inicjatywa, pan tutaj mi zarzuca zupełnie inne rzeczy, że mam w głowie absolutnie coś odwrotnego, no to, to coś... Znaczy, ja nie mówię o panu, ja mówię to o tym, okay, co, dlatego, co dlatego mówię prezes Kaczyński, to nie jest... Spokojnie, dlatego... A mnie interesuje... PiS, tak? Bo... Pani Elżbieto, za momencik. Mnie bardzo interesuje, co do powiedzenia ma opozycjonista, przedstawiciel bezpartyjnych, opozycjonista mile widziany przez Prawo i Sprawiedliwość. Miałem okazję być w czwartek na tym zjeździe samorządowców. Rzeczywiście było bardzo dużo osób. Jestem mile i pozytywnie zaskoczony faktem, że tyle osób się zdecydowało. A daleki byłbym od tego, by uważać, że to będzie koncesjonowana opozycja, czy też nie. Dlatego, że to nie chodzi o opozycję. Natomiast o pewne analizy sytuacji i spostrzeżenia, które PiS sam wysyła te sygnały niepotrzebnie. Kolejne ustawy, kolejne decyzje oraz kolejne może plotki rozsiewane mówią o... A jak to profesor Stępień podczas tego kongresu powiedział, nie o zamachu na decentralizację, ale o odwróceniu kursu i centralizacji państwa na niespotykaną dotychczas skalę. Mamy może taką sytuację, że powoli nam się przywróci chyba sytuację PRL-ową, czyli że pierwszy sekretarz partii będzie decydował o tym wszystkim, a o czym dotychczas my samodzielnie decydowaliśmy tutaj w naszych miasteczkach i gminach, a nawet o tym, czy 1 maja trzeba przemalować znowu krawężniki na biało. Oczywiście ja tutaj trawę ironizuję troszeczkę, tak, trawę na zieloną. Niemniej jednak wszystkie decyzje ostatnio, wcześniej rozmawialiśmy o zgromadzeniach, które ma decydować wojewoda, a likwidacja NFZ-u i przeniesienia środków ze składki zdrowotnej do Ministerstwa Zdrowia, a czy też wybory członków Rady Nadzorczej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystko do wojewody, tak? Czyli powoli centralizujemy to, odbierając kompetencje samorządom i próbując zdeprecjonować wartość tych ludzi. Bo mówienie o tym, że większość z nich dopuszcza się nieprawidłowości, czy też jest w cudzysłowie złodziejami lub hochsztaplerami, no to jest tak naprawdę podważanie autorytetu ludzi, którzy tak naprawdę zmienili przez ponad 20 lat rzeczywistość polską. Bo to oni drogi lokalne modernizują, to oni remontują szkoły, to oni budują place zabaw, to oni dbają o nasze otoczenie. I teraz puszczanie takich, bo tu nie chodzi o kodeks wyborczy, jego zmiany, ale próby... odwrócenia możliwości startowania ludziom, którzy nie są z partiami politycznymi związani. Bo to oni tak naprawdę w gminach rządzą. 90% samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów nie należy czynnie do partii politycznych. Takie składa deklaracje. Co wtedy? Jaki pan przewiduje scenariusz, kiedyś odbierze się możliwość tworzenia komitetów tak zwanych obywatelskich w wyborach samorządowych? Ja się obawiam, że wrócimy do takiej sytuacji, jak były Rady Narodowe, czyli najpierw w poniedziałek o 8 rano widzimy się w klubie, czy tam w siedzibie partii, gdzie pierwszy sekretarz powie nam, słuchaj chłopie, dzisiaj musi zrobić to i to, a o godzinie 9 taki wójt przyjedzie do siebie do urzędu, powie urzędnikom, słuchajcie, mamy takie dyspozycje, że dzisiaj malujemy trawę na zielono. Co prawda ironizuje, ale, tak? Ale ja też chciałabym... powiem tak, ale jeżeli do dzisiaj plotki rozsiewacie tylko na temat tego, jak ma wyglądać kodeks wyborczy na przyszłość... Ale to nie my rozsiewamy plotki, tylko Gazeta Wyborcza. Nie mówię wcale o dwukadencyjności, pozwólcie, że dokończę. Panowie, ale najpierw Elżbieta pozwólcie, że tylko dokończę moją wypowiedź. Ostatnie zdanie, tak? Nie chodzi o dwukadencyjność, ale chodzi o pomysł zablokowania powstawania komitetów obywatelskich w wyborach do sejmików, a nawet do powiatów. To powoduje, że kilka ugrupowań partyjnych, a docelowo 2 lub 3, podzielą samorządy między siebie i w tym momencie starosta czy marszałek będzie musiał słuchać, bo nie będziemy innego wyjścia. Będzie słuchał dyspozycji partyjnych. Ja chcę powiedzieć tylko, ustawa o samorządzie terytorialnym wymaga reformy, ale wektor został skierowany nie we właściwą stronę. A mianowicie właśnie uwstecznienie, czyli dokładnie to, o czym pan przed chwileczką mówił, o tym, że to są po prostu czasy głębokiego PRL-u.
Nowoczesna wielokrotnie mówiła o tym, że jeżeli chodzi o samorządy, to przede wszystkim jest zwolennikiem decentralizacji i przekazywania jak największych, jak najszerszych kompetencji samorządom, dlatego że to one najlepiej potrafią diagnozować potrzeby lokalnej społeczności. I aby lokalna i obywatelska społeczność wyrastała, to właśnie w taki sposób należy ją angażować. Pozwolić decydować mieszkańcom o tym, żeby mieli wpływ na budżet, w jaki sposób, w co będą inwestowane środki z budżetu, jakie decyzje inwestycyjne będą podejmowane, bo mieszkańcy też wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne. I tutaj jakby clue całego problemu to jest właśnie ta centralizacja, bo jakby drugim etapem i kolejnymi są kwestie dotyczące już samej ordynacji wyborczej. One były tylko jednym z elementów, ale fundamentem niezgody, braku akceptacji tej sytuacji jest przede wszystkim podążanie do centralizacji. Sekundeczkę, Borys, to jest tak, że cały czas odniesie się pan pytania łącznie. Do mnie. Jedno zdanie, dobrze. Jedno zdanie, góra, ale dwa jedno. Zdania. Ja pozwolę się z panią do końca nie zgodzić. Ja jestem samorządowcem. Przez 12 lat byłem radnym w mieście Głogowie. Przez 7 lat byłem sekretarzem powiatu. Także znam ten samorząd. Teraz jestem radnym wojewódzkim i wiem, jak to wygląda. I nikt nie deprecjonuje samorządowców. Nikt nie mówi, że samorządowcy są źli, bo tak naprawdę realna władza jest w samorządach. I tak naprawdę ten samorząd trzeba wzmocnić. Powiedział, że on postrzega rzeczywistość, minister Morawiecki postrzega rzeczywistość samorządów przez Wilkowyje i Rancho. I tak naprawdę, a to jest niebezpieczna sytuacja. O tym też mówiono. Jeszcze jedno zdanie. Ja uważam, że też tak naprawdę nie wiemy. Tak, to drugie. Tak naprawdę rozmawiamy o czymś, czego nie ma. I ja uważam, że ta dyskusja może być, możemy się spotkać za jakiś czas, krótki czas, jak już będzie chociaż projekt ustawy, zmiany w kodeksie wyborczym czy ordynacji wyborczej. Ale jest zacementowane środowisko samorządowców. Dlatego mówię, rozmawiamy o tym. Samorządowe, na dlatego które bardzo dobrze, ja się cieszę, bo to jest nowa inicjatywa, nowa grupa ludzi. Musimy o tym mówić. Jesteśmy samorządowcami. Ja byłem 11 lat samorządowcem, podobnie jak pan Tymoteusz, również wicemarszałkiem Dolnego Śląska, zanim jestem europosłem. Pan jest samorządowcem, tylko to nie jest problem postrzegania przez pana rzeczywistości, bo wiem, że pan będzie bronił samorządu. Problem polega na tym, że pana prezes i ten trzon polityczny, który decyduje, jak prezes mówi, to mówi, a jak mówi, to wie. I wszystkie te zapowiedzi z różnych spotkań, zapowiedzi zmiany ordynacji, one staną się wcześniej czy później faktem. I żeby powiedzieć, że to wszystko to jest absolutna prawda, przecież PiS złożył już pierwszą ustawę, z której się wycofał na tą chwilę, spotkał się z ogromnym oporem ludzi, ustawę o zmianie ordynacji warszawskiej. To jest przykład Orbana z Budapesztu i przykład Erdogana ze Stambułu. Nie byli w stanie wygrać w demokratycznych wyborach, musieli zmieniać okręgi i granice miast. W Turcji dosiedlano jeszcze osoby o poglądach po to, żeby wygrać wybory w Stambule. To jest przykład niestety niedemokratyczny. Oczywiście macie większość, możecie wszystko, nie ma Trybunału. Ale problem polega na tym, że ostatecznie ludzie podniosą swój protest, bo tu nie chodzi o tych kilku tysięcy samorządowców, bo większość ludzi też ich nie rozumie. Chodzi o to, że jak ludzie zobaczą, że o przedszkolu, żłobku i placu zabaw ma decydować wojewoda albo namiestnik partii w powiecie czy w regionie, dopiero podniosą alarm. I uważam, że dzisiaj bicie na alarm, to spotkanie jest, uważam, pierwszym wielkim sygnałem totalnego sprzeciwu wokół tego, co chcecie zrobić. I dobrze, ono jest prewencyjne, nie ma jeszcze projektu ustawy, ale jak się pojawi, to zobaczy pan kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób przyjedzie do Warszawy protestować przeciwko zamachu na samorządowcy. Ja uważam, że nie ma żadnego zamachu na samorządy. I uważam, że po pierwsze tak, Prawo i Sprawiedliwość, startując w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, mówiło dosyć jasno, że trzeba ograniczyć kadencję wójtów, burmistrzów, prezydentów. Ale to dlaczego samo, odbierać to ludziom samo, prawo wyboru? To samo możliwość Nowoczesna między innymi głosiła. I ja się dziwię, dlatego mówię tak, ja byłem na spotkaniu z prezesem Kaczyńskim, które niedawno odbyło się we Wrocławiu i prezes Kaczyński powiedział, zacytuję praktycznie, że w pierwszej kolejności musi być skierowany do Trybunału, czy działanie wstecz tutaj, czyli te osoby, które są przez dwie kadencje, to jest zgodne z konstytucją, czy nie jest zgodne z konstytucją. Jeżeli nie będzie zgodne z konstytucją, dobrze, ale to... mówi pan o Trybunale, tym, który orzeka w sprawie Ja mówię o Trybunale. To jest Trybunał. W Konstytucji jest pisane, a wcześniej był Trybunał Platformy, tak? Jak to jest Trybunał PiSu? Profesorem Rzeplińskim i dziesiątkami autorytetów był niezależny Trybunał. Profesor Rzepliński jest niezależny, no, oczywiście kiedy? No,
Podobnie profesor Coll i profesor Strzembosz. Autorytety... Ja mówię o profesorze PiS. Panowie, wróćmy do tematu, bo znowu odbiegamy. Ja chciałbym przypomnieć tylko ja, dwa, trzy cytaty, krótkie, które z prezydentów, którzy zabierali głos na forum. Rafał Dudkiewicz, tu a propos Stambułu. Czy można dokonać zmian w ustroju samorządowym, o których się w tej chwili rozmawia? Tak, można, ale trzeba zmienić konstytucję. Najlepiej od razu na turecką, powiedział prezydent Wrocławia. Wadim Tyszkiewicz, ostrzej, retoryka wojenna, prezydent Nowej Soli. Jesteśmy w stanie wojny, przestańmy się łudzić, że ktokolwiek będzie się z nami liczył. Musimy być jak lew, który na razie ryczy, ale jak wróg wejdzie na jego terytorium, to skoczymy mu do gardła. Takich ostrych sformułowań używał prezydent Nowej Soli. I Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, po raz pierwszy w ciągu ostatnich 27 lat samorządność w Polsce jest zagrożona, jej niezależność i autonomia także. Wypowiedzi, że jesteśmy patologią, bo to też jest rzecz, o której często mówiono, że Jarosław Kaczyński nazwał samorządowców patologią i bardzo wzięli to sobie wszyscy samorządowcy do serca, o czym wielokrotnie zdanie mówili. Zdanie wyrwane z kontekstu. W samorządzie jest realna władza i w PiS-ie następuje bardzo... Oczywiście w samorządzie jest realna władza i to w tej chwili, ale chcecie władza. To odebrać, chcecie absolutnie to zniszczyć. Nie. Proszę nikt zwrócić nie deprecjonuje uwagę samorządowców. Naprawdę na komisję tutaj wspólną uważam, że rządu zdania... i samorządu, na którym podejmuje się ważne kwestie. Samorządowcy mają możliwość wprowadzenia poprawek do ustawy. Tylko w tej chwili jest jedno mało ale, a mianowicie takie, że rzeczywiście samorządowcy są wysłuchiwani w mało istotnych sprawach. Natomiast jeżeli są to ważne i istotne sprawy dla samorządności, to one są załatwiane nie rządowym projektem ustawy, a mianowicie poselskim. Po to tylko, żeby sobie uprościć ścieżkę, żeby nie było konsultacji społecznych, żeby nie było wysłuchania. Po to. Czyli pan uważa, że w tym momencie jest wszystko dobrze i uważa pan, że samorządność ma się świetnie? Bo ja tak nie uważam. Znaczy, też uważam, że w samorządach należy przeprowadzić reformę. Jestem zwolennikiem dwukadencyjności. Tutaj jest kwestia dyskusyjna odnośnie tego, czy to ma działać wstecz, czy nie ma działać wstecz. I tutaj na tym się zastanowił i tu myślę, że musiała być jakaś wykładnia, kwestia zapisu. Nawet tego zapisu nie mamy, ale nikt nie nazywa samorządowcami. Oczywiście no, są samorządowcy, którzy nie do końca działają tak, jak należy i tak są takie patologie. Oczywiście, tak samo jak posłowie są, oczywiście tak, ale większość samorządowców to są uczciwi, pracowici ludzie, którzy tak naprawdę przez wiele lat pracują i nikt im nie odbiera, a te ataki jak prezydent Nowej Soli czy prezydent Gdańska, to po prostu to jest własna jakaś grupa interesów. To proszę tylko odpowiedzieć tak, kochana przez mieszkańców, przepraszam, jedno zdanie, kochana przez mieszkańców prezydent Łodzi, pani Hanna Zanowska. Bez najmniejszej możliwości startu, bo już pełni swoją funkcję dwie kadencje. Nie ma następcy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego mieszkańcy, jeżeli mówi pan, że niczego nie zabieracie, dlaczego odbieracie prawa mieszkańcom do możliwości wyboru najlepszej osoby, która może ich reprezentować? No to takich przykładów są. Bardziej chyba kochanym prezydentem jest prezydent Lubina, bo ma dużo wyższe poparcie. Dlatego nie wiem, tutaj nie spotkaliśmy się rozmawiać o miłości do samorządowców, bo oni chyba sobie tego do końca nie życzą. Chodzi o rzeczową dyskusję na temat prawa samorządowego. Dlatego poczekajmy, tak naprawdę są różnego rodzaju przecieki. Mowa jest o tej dwukadencyjności i to Prawo i Sprawiedliwość miało na sztandarach, wygrywając wybory, czyli osoby głosujące na Prawo i Sprawiedliwość wiedziały o tym, że Prawo i Sprawiedliwość dokona zmian, zarówno w sądownictwie, jak i w ogóle. A fakt, że wszystkie największe polskie korporacje samorządowe mówią wspólnym głosem, nie ma tu znaczenia? Że wszystkie podjęły uchwały. Ja chciałabym jeszcze dodać jeszcze jedną kwestię. Doprecyzujmy. Spotkanie w czwartek nie dotyczyło dwukadencyjności. Ono dotyczyło ponownej centralizacji kraju w zakresie usług administracyjnych. I tego dotyczyło to spotkanie i tam się wiążą z tym obawy. Jesteśmy przeciwni jako samorządowcy ponownej centralizacji. Uważamy, że kompetencje powinny samorządów być zwiększane, ale zaraz za tym powinny być zwiększane też pieniądze z budżetu państwa. Czyli na przykład, aby dopuszczono nas do udziału w przychodach z VAT-u, czy też z akcyzy. Dlatego, że to są największe pozycje budżetowe, a nie PIT i CIT tak naprawdę w budżecie państwa. Tylko z tego czerpiemy. Uważamy, że poziom janosikowego jest źle rozliczany, dlatego że gminy, które mają lepsze dochody, są karane za swoją przedsiębiorczość i większe dochody na rzecz tych, którym się nie udaje. Nie mówimy o tym, żeby karać te biedniejsze i je już zostawić w niepamięć, ale należy inny sposób ułożyć, sposób naliczania kwot w takim razie, które przysługują samorządom. I po raz kolejny mówię, nie chodzi o dwukadencyjność, bo my również uważamy, że dwukadencyjność jest dobrym pomysłem na to, aby odświeżać tak naprawdę zasoby ludzkie w samorządach, ale stawiamy gdzie indziej swój znak zapytania oraz ostrzeżenie.
zabronienie, czy też zakaz, aby komitety obywatelskie startowały w wyborach do sejmików i do powiatów. Ograniczenie tego tylko do komitetów partyjnych tak naprawdę służy niebezpiecznym praktykom na przyszłość i psuciu prawa. A o tym, co mówimy w przypadku ustawy o ustroju miasta Warszawy, to jest tak naprawdę gerrymandering, który w XIX wieku po raz pierwszy zastosowano, czyli wprowadzono inny okręg wyborczy, aby wygrać wybory. Bo wystarczy ułożyć odpowiednie preferencje mieszkańców, żeby zdobyć odpowiedni wynik. Elżbieta Stępień, ostatnie zdanie, ale bardzo krótkie, hasłowe, podsumowujące, dlatego dokładnie że tak. Kończymy. Jeżeli mówimy o kadencyjności, to nie może być kadencyjność przede wszystkim wybiórcza. Ona powinna również dotyczyć i posłów, i senatorów. Wtedy ma to jak najbardziej wyraz równego traktowania wszystkich obywateli w kraju. A bardzo nie dziękuję. Łącznie. Dziękuję. Dziękuję Państwu za dyskusję. Mam wrażenie, że temat samorządności w Polsce będzie omawiany jeszcze wielokrotnie, bo to jeden z najciekawszych, najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, tygodni może raczej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.